1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Największy taki zryw niepodległościowy na świecie. Żołnierze Armii Krajowej i cywile przez 63 dni walczyli z niemieckim okupantem. 63 dni chwały. Specjalnie w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Godzina W, dzień po dniu, tylko w Polonia FM. Czyta dla Was Karol Kami Peruta. Siedemnasty sierpnia. Nieprzyjaciel prowadzi silne ostrza od Starego Miasta, burząc kamieniczki. Płoną m.in. katedra Świętego Jana, kościół na Świętej Marii Panny na Nowym Mieście, ratusz przy Placu Teatralnym. Lotnictwo niemieckie bombarduje rynek Starego Miasta oraz ulicę Miodową, Kapucyńską, Hipoteczną. Silny ostrzał artyleryjski sięga gmachu polskiej wytwórni papierów wartościowych przy ulicy Sanguszki. Po południu na Murenowie niemiecka piechota pod osłoną czołgów naciera od strony dworca gdańskiego i fortu Traugutta na zajezdnię tramwajową. Bronią oddziału podpułkownika Jana Szybkowskiego, pseudonim Leśnik, i plutony batalionu Czata 49. Powstańcy odpierają atak nieprzyjaciela. W godzinach wieczornych Niemcy atakują barykadę na Lesznie, wykorzystując jako osłonę grupę kobiet. Powstańcom udaje się powstrzymać wroga. Niemcy podejmują kolejną próbę opanowania północnego Śródmieścia. Nacierają z ulic Towarowej i od północy, wzdłuż Żelaznej, Walicowa, Cieplnej, Rynkowej i Granicznej. Od południa z rejonu placu Starynkiewicza i dworca Towarowego. Prowadzą ostrzał domu kolejowego i dworca pocztowego. Powstańcy skutecznie odpierają ataki nieprzyjaciela. Niemcy udaje się opanować koszary policji przy ulicy Cieplnej i magazyny żywnościowe firmy Pluton przy ulicy Grzybowskiej. W godzinach popołudniowych wróg atakuje z ogrodu Saskiego w kierunku Królewskiej i Marszałkowskiej. Około godziny 21:00, dzięki przybyłym w pory posiłkom, powstańcom udaje się odeprzeć Niemców na pozycje wejściowe. W Śródmieściu Południowym stałym terenem walk jest rejon Polna, Politechnika, Wspólna. Na Żoliborzu powstańcy odpierają natarcie z gmachu Instytutu Chemicznego w kierunku placu Henkla. Ponoszą przy tym dotkliwe straty. Na Mokotowie podpułkownik Stanisław Kamiński, pseudonim Daniel, na rozkaz pułkownika Antoniego Chrzciciela, pseudonim Monter, obsadza rejon Sielc i Sadyby. Przygotowuje się też do współdziałania z oddziałami powstańczymi. Przebijającymi się do Warszawy z Lasów Chojnowskich. Cześć i chwała bohaterom. Z karty kalendarza Muzeum Powstania Warszawskiego czytał Karol Kami Peruta dla Polonia FM.